duendami, kochany duendy, proszę pana. Radio Conchita, bo to KFM Euro Conchita, latające, obrotowe, Radio Conchita. Proszę być z nami. Czy gdzieś choćby do kapłana, który gdzieś poradzi, pokieruje, wysłucha i podpowie, żeby też na tym Radio Conchita. Cóż można tak powiedzieć, że nie pyta. Nie wiedząc, że radio. Ale tam gdzieś pójść, te specjalisty tam, gdzie pan mieszka, a są i są, można znaleźć choćby pierwszy krok. Kto tu to napisał? Co było? Trzeba się bać, prosić o pomoc. Zresztą pan się nie boi, bo pan zadzwonił, żeby opowiedzieć o tym problemie, poprosić o jakąś poradę. I bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobry krok pierwszy. I warto to kontynuować właśnie gdzieś już lokalnie z osobami, z którymi pan ma kontakt na co dzień, może mieć. Drodzy państwo, czas już kończyć nasze spotkanie. Przypomnę, że naszym tematem była kwestia rozmów z nastolatkami. Jak rozmawiać, żeby nas słuchali, żeby chcieli z nami rozmawiać. Linia, tak, to by było lepiej to sformułować. Finansowa.pl. Możemy zakończyć jeszcze paroma rzeczami, które nie padły a propos rozmowy z nastolatkami. Mamy całe pół minuty. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz to jest, fajnie jest mieć przygotowane pytania, żeby skłonić samo dziecko do. Może to zaszkodzić, zaburzyć proces kanonizacyjny, a przecież nikt nie chce szkodzić kanonizacji. Kiedyś używano jako zasłony dymnej beatyfikacji, dzisiaj używa się kanonizacji. A to przecież ksiądz Popiełuszko mówił, że prawda, dociekanie prawdy, dążenie do prawdy niczemu dobremu nie może zaszkodzić. Ja traktuję to tylko i wyłącznie jako właśnie zasłonę dymną, jako grę na czas. Zagrać. Aż umrą ostatni świadkowie, aż umrą ludzie, którzy rzeczywiście. A te konkrety możemy znaleźć w sposób bardzo dobrze podany. Mówię to z sarkazmem, dowiem się państwa, że adres internetowy, takiej postawie, ja rozumiem, że to jest sarkazm, ale jednocześnie za tym sarkazmem kryje się dosyć poważny zarzut. On jest przekonany o tym, że istnieje tego typu sposób myślenia, który jest wdrażany w życie. Ksiądz Stanisław Mokowski, który kłamstwem się brzydzi, przekazał mi, że w zasadzie wszyscy jego rozmówcy w ten właśnie sposób powiedzieli mu, że Andrzej Witkowski zasługuje istotnie. Zresztą ja to osobiście słyszałem z ust Jarosława Kaczyńskiego już w roku 2007, kiedy Jarosław Kaczyński w mojej obecności mówił do prokuratora Witkowskiego w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej: panie prokuratorze, strasznie mnie na pana temat okłamywano. Dziś wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może tę sprawę wyjaśnić. Był to lipiec 2007 roku. Ja obiecuję panu, mówi Jarosław Kaczyński do Andrzeja Witkowskiego, że wróci pan do tej sprawy. Prokurator Witkowski w zeznaniu w oczach odpowiedział: dziękuję panie premierze w imieniu własnym, w imieniu służby. Wtedy Jarosław Kaczyński nie mógł spełnić swojej obietnicy, dlatego że za chwilę przejęła władzę Platforma. Ale dziś wydawałoby się, że powinno to być proste. Tymczasem nie jest. Ostatnie pytanie, bo kończy nam się czas, o tej sprawie moglibyśmy rozmawiać jeszcze godzinami, ale muszę to zapytać. Ostatnie informacje dotyczące kwestii ujawnienia aneksu raportu do spraw WSI. Pan jest jednym z pierwszym dziennikarzem, który ujawnił fragmenty raportu do spraw WSI. Sprawa aneksu WSI to jest historia ostatnich okresu pana życia. Jak pan odnosi się do ostatnich informacji na temat tego, czy ten aneks powinien zostać ujawniony, czy nie zostanie? Przyjąłem te informacje z ciężkim sercem i głębokim niezrozumieniem. Być może są rzeczy, o których nie wiem, być może są rzeczy, których nie rozumiem, ale wydaje mi się, że język polski rozumiem dość dobrze. Jeżeli pan prezydent Andrzej Duda, a później także inni politycy partii, którą miliony Polaków, ja byłem wśród nich jednym z wielu, wspieraliśmy, wciąż wspieramy dobrą zmianę. Jestem dziennikarzem, który przylega do polityków, jak wszyscy wiedzą, ale każdy ma swoje poglądy. Ja swoich nigdy nie kryłem. Wydawało się, że jeżeli jest to obiecane przez Andrzeja Dudę, to prezydent Andrzej Duda dotrzyma swojej obietnicy. Wydawało się, że jeżeli poważni politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecali, że aneks będzie ujawniony, może trzeba go poprawić, zmodyfikować, może pewne elementy trzeba tam pokazać jakby w szerszym czy w węższym świetle, ale jednakowoż w takiej czy innej formie będzie opublikowany. Teraz się dowiadujemy, że nie będzie. Przyznaję,
przyjąłem to ze zdumieniem, z wielkim niezrozumieniem całej tej sytuacji i w tym niezrozumieniu do dziś pozostaje. No to wyjaśnijmy, no bo to chodzi o tajny dokument, który został sporządzony już parę ładnych lat temu dotyczący wojskowych służb informacyjnych. No, jest tajny, no zawiera jakieś informacje, zostały te informacje potwierdzone podczas obradów komisji weryfikacyjnej. Dlaczego on w takim razie powinien zostać ujawniony? Może w ten sposób? No przecież aneks do raportu WSI powstał po to, żeby zapoznała się z nim opinia publiczna. To nie miał być dokument, podobnie jak raport dotyczący prac komisji weryfikującej żołnierzy WSI. Obydwa te dokumenty nie powstały po to, by zalegać w jakiejś pancernej szafie i zostać odtajnionymi za 50, 100 lat. Czy może nigdy, tylko właśnie został stworzony po to, i o tym wiele osób mówiło jeszcze przed wyborami w roku 2015, by opinia publiczna mogła się z tymi dokumentami zapoznać. Dzisiaj retoryka jest inna, ja tego nie rozumiem i do dziś pozostaje w tym niezrozumieniu. Mówię to tak delikatnie, jak tylko potrafię. Dziękuję bardzo za uwagę i za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Sumnicki. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na kolejne Kulisy Spraw, jak zwykle codziennie o godzinie 19.10 w Polskim Radiu 24. Dziękuję za uwagę. Łukasz Kurc. Reklama. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Wszystko co dobre znajdziesz w Lidlu. Codziennie dbamy o to, żeby na naszych półkach nie zabrakło Waszych ulubionych produktów w niskich cenach. Na przykład świeżych jajek, jajek ściółkowych, jajek ekologicznych, jajek z wolnego wypieku. Jajka różne rodzaje dostępne w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 19.30, czas na informację dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Będą rekompensaty za utracone deputaty węglowe dla 235 tysięcy górników emerytów. Rada Ministrów przyjęła stosowną nowelizację tegorocznego budżetu, która umożliwi wypłatę jednorazowych świadczeń. Ich wysokość to 10 tysięcy złotych. Budżetowa nadwyżka, która umożliwi wypłatę odszkodowań za utracone deputaty górnikom, była możliwa do osiągnięcia między innymi dzięki niższym niż zakładano dotacjom do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I to jest ta ważna, najważniejsza informacja, że te pieniądze będą wypłacane do końca tego roku. Możemy sobie pozwolić pod koniec roku na tak duży, wynoszący ponad 2 miliardy złotych wydatek. Przypomniał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Od strony prawnej wypłata odszkodowań umożliwi przyjęta już przez oj! Oj, 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 oj. My dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu w tym roku czyścimy tą całą sytuację z przeszłości. Dodał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Spółki górnicze rozpoczęły już przyjmowanie od górników wniosków. Oj, 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 oj. Uprawnione osoby mają obrotowe. Na lepszą ocenę spółek trudnego przedmiotu. Polskie Radio. Zwierzęta nie przeżyły. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Katarzyna Piórkowska. Szczenięta odnalazła przechodząca ulicą 3 maja kobieta i powiadomiła Straż Miejską. Pieski zostały przewiezione do leczniczy. Okazało się, że 3 już nie żyły, a 2 pozostałe trzeba było uśpić. Sprawą zajęła się policja. Po ukazaniu się publikacji
lokalnych mediach sprawca sam zgłosił się do Mławskiej komendy. To 18-letni mieszkaniec Mławy. Młody mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz posiadania zwierząt oraz świadczenie pieniężne na rzecz schroniska dla zwierząt. Zmieniamy temat. Materiały promocyjne tarnowskich gór uzyskały wyjątkowe logo. Emblemat został specjalnie opracowany przez Polski Komitet UNESCO dla kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Jak powiedział Grzegorz Rudnicki, rzecznik Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnowskiej, oczekiwany długoznak został wreszcie przekazany, a wraz z nim ścisłe wytyczne dotyczące wykorzystywania emblematu światowego dziedzictwa. Panie, cieszymy się. Możemy go w końcu używać. Ono zawiera tytuł wpisu naszego. No i będziemy się tym logotypem posługiwać. Czarno-białe logo składa się ze znaku i nazwy UNESCO, znaku światowego dziedzictwa oraz dwujęzycznej nazwy miejsca i roku wpisu na najważniejszą na świecie listę zabytków. Jak mówi Grzegorz Rudnicki, logo znajdzie się na materiałach promocyjnych. Na ulotkach, tablicach, wskazach. Najszybciej na stronie internetowej, którą produkujemy. Właśnie teraz tworzymy nowe strony internetowe naszych zabytków. Kopalnia srebra.pl, sztolnia pstrąga.pl i smzt.pl. Rozdzielamy to na 3 różne strony z odnośnikami do poszczególnych obiektów. Tamte logotypy się znajdą na pewno. Pogranicze zabytki Tarnowskich Gór zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w lipcu. Jest to 15 polski obiekt na liście i pierwszy w województwie śląskim. W informacjach dnia teraz zagranica. Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ przedłużającą o rok mandat zespołu badającego użycie broni chemicznej w Syrii. Projekt rezolucji przygotowali Stany Zjednoczone. Rosja po raz 9 skorzystała z prawa weta, aby zablokować działania wymierzone w prezydenta Syrii Baszara al-Assada. Rosja wspiera go w walce ze zbrojną opozycją. W trwającej od 6 lat wojnie domowej w Syrii zginęło około 330 tysięcy ludzi, a 12 milionów musiało opuścić swoje domy. Teraz Ukraina może stracić nawet 3% PKB wskutek uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Takie są szacunki ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Druga nitka gazociągu północnego ma połączyć Rosję i Niemcy z ominięciem Ukrainy. Oszacowanych stratach, które poniesie Ukraina w wyniku uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, poinformowała ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie Mary Jovanovich. Rosyjska druga nitka gazociągu północnego oznaczałaby, zdaniem amerykańskiej dyplomacji, uszczerbek dla ukraińskiej ekonomiki w wysokości 3% PKB tego kraju. Jest to około 71 miliardów hrywien, czyli niemal 2,5 miliarda euro. Natomiast przyrost ukraińskiego PKB wyniósł w zeszłym roku 2,3%. Rosjanie chcą w przyszłym roku rozpocząć budowę Nord Stream 2. Gazociąg położony na dnie Morza Bałtyckiego bezpośrednio połączyłby Rosję i Niemcy. Rosjanie po planowanym na 2019 rok zakończeniu budowy zamierzają zaprzestać tranzytu swego gazu przez Ukrainę. Budowie gazociągu oprócz Ukrainy sprzeciwiają się też Polska i Litwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Witam Państwa serdecznie w audycji sportowej Polskiej 24. Adam Malecki się kłania. Zaczynamy od lekkiej atletyki i spotkania z wyjątkowym sportowcem. Maria Andrejczyk, czwarta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w rzucie oszczepem, rozpoczęła w Cetniewie przygotowania do kolejnego sezonu. Ten rok Polka w całości straciła z powodu kontuzji barku. Teraz, jak zapewnia, czuje się już bardzo dobrze i jest gotowa do przygotowań na pełny powrót. Dzień coraz silniejsza, już ma cel mięśniową, powoli odbudowuje. Ostatnio zauważył to mój docent prowadzący przez Wysokie Bytowski. Powiedział, no, pani Maju, faktycznie przypakowała pani. Bardzo się cieszę, ja się naprawdę teraz czuję dobrze fizycznie. Z barkiem już jest wszystko okej. Właśnie tu Radio Maria. Takie dziadowskie piosenki. No jestem naprawdę dobrej myśli. Jedyne, czego mi brakuje, to jeszcze rozciągnięcia luzu, takiego charakterystycznego dla mnie luzu w barku. Ale to jest naprawdę kwestia mechaniczna. Po prostu muszę zacisnąć zęby i naprawdę to rozciągać. To boli mnie, cholernie mnie boli. No ale muszę się do tego przyłożyć, no bo musi boleć, tak? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. A ten proces przygotowawczy będzie już na pełnych obciążeniach? Wszystko będzie przebiegało tak, jakbyś była w pełni, na 100% zdrowa? Tak jest, bo jestem zdrowa.
wystarczy tylko bark troszeczkę rozciągnąć i naprawdę będzie dobrze. Jestem zdrowa, jestem przygotowana do sezonu przygotowawczego. Naprawdę już jestem głodna tego ciężkiego treningu. Już z trenerem rozplanowaliśmy pierwsze obozy i naprawdę nie mogę się doczekać. Powiedz, jak patrzyłaś na tegoroczne Mistrzostwa Świata, jak patrzyłaś na wyniki przed telewizorem pewnie, to serduszko bolało? Strasznie bolało. Nie płakałam, ale no bolało. Bolało, było mi przykro, smutno. No ale z drugiej strony też takie zupełnie inne, świeże spojrzenie było, a pozwoliło mi to spojrzeć z innej perspektywy na te zawody, co się dzieje. Mogłam przeanalizować swoje dawne starty i uważam, że to było też fajne doświadczenie dla mnie na przyszłe lata. Natomiast pomijając mnie, moją osobę, bardzo kibicowałam swoim koleżankom, kolegom z reprezentacji. To też jest, no bardzo fajnie jest kibicować właśnie z telewizora, kiedy zna się tych wszystkich ludzi, kiedy ma się dobry z nimi kontakt i naprawdę szczerze się trzyma za nich kciuki. To też jest bardzo fajne uczucie. Powiedz, jakie będą te imprezy, jakie są twoje cele na ten nadchodzący sezon? Cel jest jeden, Mistrzostwa Europy w Berlinie. Impreza najważniejsza, do której będę się przygotowywała wraz z trenerem. Natomiast pomijając główną imprezę, no również będziemy celować w to, żeby wrócić do dawnej formy olimpijskiej. No trener mi powiedział parę rzeczy, które mnie bardzo zmotywowały. Na przykład? Ja nie będę tego zdradzała. Niestety nie rozmawiamy o swoich sekretach współpracy. Natomiast jestem naprawdę pozytywnie nastawiona do tego przyszłego sezonu i no przede wszystkim muszę teraz ciężko pracować, ponieważ dużo pracy jeszcze przede mną, żebym wróciła do dawnego rzucania, więc nie ma co gadać, trzeba robić. Czas najwyższy już, żeby nikt ci tutaj o tych 2 centymetrach nie przypominał, nie, trzeba zrobić wynik. Tak jest, no bardzo chcę, dużo planuję, wielkie rzeczy celuję, ale na początku zdrowie i powrót do tego mojego poziomu. Po raz ostatni w tym sezonie na najwyższym poziomie będą chcieli pojechać żużlowcy. Już w sobotę w Australii, w Melbourne, odbędzie się ostatnia runda Grand Prix. Największe szanse na Mistrzostwo Świata ma Jason Doyle. Australijczyk ma 14 punktów przewagi nad Polakiem Patrykiem Dudkiem i 27 nad Brytyjczykiem Tajem Wuffindenem. 29 oczek traci zajmujący 4. miejsce Maciej Janowski. W czołowej 8 z Polaków jest jeszcze Bartosz Zmarzlik. Zajmuje 6. miejsce z realną szansą na medal. Na 5. miejscu jest Rosjanin Emil Sajfudinow. Z zawodnikiem, mistrzem Polski z Unią Leszno, rozmawiałem pytając o wrażenia z kończącego się powoli sezonu. No był sezon ciężki w Ekstraligi. Byli dobre mecze, byli słabe mecze, ale wszystko jest przeanalizowane i będziemy się starać, żeby na przyszły rok te problemy wyeliminować i żeby się nie powtarzali. Ale mówisz o problemach, a wygraliście. No wygraliśmy, ja mówię, że o osobistym wyniku, tak? I to wiadomo, że w niektórych meczach może i nawet klub był niezadowolony moim wynikiem i po prostu trzeba było coś robić, zmieniać i ja naprawdę miałem dużo problemów ze sprzętem i z silnikami, musiałem szukać tej prędkości i teraz już powiem, że jest lepiej, ale cały czas jesteśmy na takiej fali, że szukamy jeszcze, żeby było lepiej, żeby poprawić te starty, prędkość, żeby wiedzieć, w którą stronę to wszystko robić. Musi być chyba trudne, bo to jest taka dyscyplina sportu, gdzie nie odpowiadasz tylko ty sam za siebie, a wszyscy wiedzą, jakim jesteś ogromnym talentem i jakim jesteś świetnym rajderem. To musi być ciężkie, jak nagle te klocki pod tobą nie są ułożone tak, jak trzeba i czujesz, że czegoś tam brakuje, prawda? Dla sportowca to jest trudne. Na pewno człowiek coś musi przeżyć, żeby takie chwile trudne, żeby się czegoś nauczyć więcej, żeby mieć więcej doświadczenia w moim wykonaniu, w moim sporcie. To dla mnie te chwile, ja na pewno było dużo nerwów, ale starałem się radzić tak samo i team mój radził z tymi nerwami, żeby się uspokoić i wszystko to rozsądnie rozłożyć, nie wiem, żeby to działało w dobrą stronę, a nie w złą. Cały czas mamy taką chęć, żeby było jeszcze lepiej, tak? To naprawdę spotkało mnie pierwszy sezon taki ciężki dla mnie i jak mówiłem, że to tak miało być, żeby czegoś więcej się nauczyć, czegoś więcej zrozumieć i po prostu przyjąć to na klatkę. A powiedz mi, jak to jest być zawodnikiem i uprawiać taki ekstremalny sport? Jak teraz już jesteś tatą, jest rodzina i czy tutaj się zmienia perspektywa bycia sportowcem sportu ekstremalnego? Powiem tak, że ja zawsze byłem za rodziną, a teraz no tym bardziej u mnie teraz ja mam syna i mam żonę i tym bardziej z tego się cieszę, bo przy takich czy dobrych, czy złych meczach przyjeżdżam do domu i wyłączam się też i spędzam czas z rodziną. Na pewno myśli gdzieś daleko w głowie są, źle śpisz czy tam coś. Najważniejsze, że ja jeżdżę i się cieszę i nawet takie chwile, które na przykład mogę stanąć na wyższy podium ze swojej drużyny z Leszna. Wygraliśmy Mistrzostwo Polskie, czy nawet drużynowe Mistrzostwo Świata.
Wywalczyliśmy trzeci medal takim młodym, fajnym teamem, który nawet chłopaki, niektórzy nabrali jakieś doświadczenie, także jest czego się cieszyć, pomyśleć, żeby jeszcze było lepiej. Jesteś fajnym tatą? To nie jest takie łatwe zadanie, żeby wychowywać dziecko, tak? Nie miałem, może powiedzieć, dzieciństwo, tak? Bo ja od początku już tam te jakieś gry, motory, żużle już. A on idzie w tym kierunku, czy raczej kopiecie piłkę gdzieś w ogródku? Bardziej z nim staram się grać w tą piłkę, żeby on miał taki sport, żeby on się z tego cieszył, tak? Niech on będzie może piłkarzem i będzie dobrym piłkarzem, żeby pracował nad sobą. Najważniejsze, żeby był dobrym człowiekiem, który może dać jakiś efekt dla innych. To nie jest łatwe, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skoro lubisz planować, to sportowo co planujesz? Cały czas pracuję nad tym, że i najważniejsze, że mam chęć poprawić swój sportowy wynik i żeby był on bardziej stabilny, tak? Gdzie jest Sky, jest The Limit, to miejsce, Mistrzostwo Świata? Wydaje, że na pewno jest mój cel, jest Mistrzostwo Świata zostać i po to ja tam wróciłem, żeby zostać Mistrzem Świata. Po tym roku na pewno ja dużo punktów zgubiłem właśnie przez te problemy, ale niestety takie jest żużel i to przyjąłem to na klatę i po prostu zaakceptowałem ten sezon, ale widać, że nawet po mojej punktacji w Grand Prix potrzebna jest stabilizacja, tak, tego wyniku. Jestem blisko tej czołówki, ale jak masz stabilizację w życiu, to po prostu dobry wynik. Sajfudinow myśli już tylko o ostatniej rundzie Grand Prix. Najlepszy junior w Polsce, Max Drabik, może już odpoczywać i kurować obolałe po sezonie kości. Srebrny medal mistrzostw Polski z Betardem Spartą Wrocław smakował szczególnie, a zabawa była przednia. Ja przez ten sezon świetnie się bawiłem, naprawdę prześwietnie, razem z chłopakami, z moim teamem, więc wielki uśmiech na twarzach u nas się pojawił, jak tylko zapytaliśmy na każdy stadion tutaj w Polsce czy na świecie, więc wracałem po dość ciężkiej kontuzji. Całym celem na ten sezon to było jechać cały i bezpiecznie aż do ostatniego meczu czy zawodu, więc to się do końca nie udało, ale cieszę się, że skończyłem rzeczywiście już ten sezon prawie, może nie w pełni, cały i zdrowo, no, więc chciałbym tutaj od razu z miejsca podziękować kibicom, bo wspierali mnie od samego początku do samego końca, czyli do ostatnich zawodów w sezonie, więc to doceniam jak najbardziej, bo wspierali mnie. Miałem tą kilkutygodniową kontuzję, więc bardzo na serduszku było mi ciepło, jak tylko zacząłem te wiadomości, SMS-y różnych ludzi, czy to na Facebooku, czy to w wiadomościach, więc to uczucie, że mam wsparcie. A kibiców tym bardziej miałem osobę, która wspiera mnie zawsze, w każdej sytuacji, w postaci mojego taty, więc on sam wie, z czym wiąże się żużel, więc doskonale rozumiem mnie w takich sytuacjach i to jest ważne dzisiaj. Wiem, że serce dla mnie oddał i bardzo to doceniam, więc chciałbym też podziękować mojemu teamowi, który wykonał świetną pracę. My rozumiemy się, łącz się razem z chłopakami i zawsze każdy wyjazd czy tu do Szwecji, czy na mecz w Polsce jest zabawny i pełen śmiechu, a wydaje mi się, że o to chodzi. Max, powiedz, jakie indywidualne nagrody są ważne? To taki trochę dodatkowy koń mechaniczny gdzieś tam w głębi ciebie? Świetnie to ująłeś, to dokładnie, to jest taki kopniak w tyłek dla mnie i motywacja na kolejny sezon, na który już czekam z cierpliwością, ale teraz jednak skupiam się na jakichś małych wakacjach. Też ta kontuzja nie jest wyleczona w pełni, już nie była na mecz Ligi Polskiej i Pardubice, więc stwierdziliśmy, że z teamem, jak i z faderem, z doktorami i z moim fizjoterapeutą świetnie będzie po prostu pojechać te zawody i zakończyć na tym sezon. To się udało, więc naprawdę to zwycięstwo smakowało prześwietnie, a szkoda troszeczkę tej Ligi Polskiej i finału na olimpijskim, bo kibice nam zrobili już świetną atmosferę, a jednak widaliśmy to srebro z takim smutnym uśmieszkiem, choć tak i tak smakowało super i świetnie się bawiliśmy z chłopakami cały sezon w swoim gronie, super się rozumieliśmy. Pracowaliśmy na to całą zimę i cały sezon, więc nic, to było po prostu takie uwiecznienie sezonu i taka wisienka na torcie. Wiesz co, wydaje mi się, że macie tak fajny skład i tak fajni ludzie się zebrali, taki trochę jest rock and roll w tym wszystkim, jest luz. Mam wrażenie, że to jest takie fajne oblicze żużla, które wpływa też na to, jak ludzie postrzegają żużel, że nawet jeżeli było srebro, to u was nie było gwizdów. Kibice to rozumieją, że we Wrocławiu powstało coś, co jest unikalne jakby na skalę całej Polski w żużlu, na mapie żużla. Świetnie, tego może nie brakuje, a w niektórych sytuacjach i w niektórych gdzieś tam miejscach tej kultury rzeczywiście brakuje, a powinniśmy się szanować, jeśli chodzi o całokształt, czy to kibice, czy zawodnicy na torze. Tym bardziej, że wykonujemy dość niebezpieczny sport, pracę, a jakieś wyzwiska kibiców, czy różne transparenty, myślę, że nie są potrzebne. Przecież powinniśmy się szanować, kibice powinni trzymać kciuki mocno za swoją drużynę, kibicować swoim ulubieńcom, więc mam nadzieję, że to będzie progresowało tylko w dobrym kierunku i w dobrą stronę i będziemy witać się z nas.
stadionach, różnych stadionach w Polsce czy na świecie z ogromnym uśmiechem i high-five'em na powitanie, więc myślę, że powinniśmy do tego zmierzać i wykreować ten żużel właśnie w ten sposób, a nie inny. Max, jakie są twoje marzenia? Co byłoby takie maksimum w twoim życiu? Czy to byłoby Grand Prix? Nawet o tym nie myśleliśmy. Oczywiście marzę o tego typu zawodach, choć będziemy się martwić tym bardziej, jak będzie bliżej sezonu. Na tą chwilę nie mam żadnych celów, bo wydaje mi się, że jest to zupełnie bez sensu, niepotrzebnie tworzyć wokół siebie tą całą otoczkę i jakieś różne wymagania w stosunku do siebie. Powinienem się na tą chwilę bawić jazdą i robię to, więc robię to, co uwielbiam. To podejście jest najbardziej odpowiednie, to mi tłumaczył zawsze mój tata i tłumaczy do dzisiaj, więc przy tym zostaniemy, bo jakoś to normalnie i świetnie funkcjonuje. I to wszystko na dzisiaj w audycji sportowej w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia. Wieczór w Polskim Radiu 24. Świat w powiększeniu. Bogumił Hussejnow, dobry wieczór. Dziś w Parlamencie Europejskim debatowano nad wynikami ubiegłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej, podczas którego przywódcy państw Unii Europejskiej rozmawiali m.in. o migracji, obronności oraz Brexicie. W studiu europeista profesor Piotr Wawrzyk, kłaniam się. Dobry wieczór. W sprawie migracji szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślał, że chciałby przyspieszenia prac, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólną procedurę azylową we wspólnocie. Choć w wielu kwestiach szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej mówili jednym głosem, to w odniesieniu do kryzysu migracyjnego widać było, zdaniem komentatorów, zniuansowane stanowiska. Juncker nie chce podnosić pomysłu rozdzielnictwa uchodźców w razie sytuacji kryzysowej, natomiast Donald Tusk akcentował, że w tej kwestii nie ma zgody wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej debaty? Które stanowisko w tej kwestii według pana przeważy we wspólnocie Junckera czy Tuska? Wydaje mi się, że potencjał większy ma zdanie Donalda Tuska. Zwróćmy uwagę, że to jest zdanie, które pierwotnie jako pierwsze postawiły kraje Grupy Wyszehradzkiej i były w zasadzie przez długi czas odosobnione w tym mniemaniu. Dopiero od kilku miesięcy czy kilkunastu miesięcy zaczęło to zdanie zyskiwać szersze poparcie poza V4. No i takim symbolicznym uznaniem, że jednak z tym głosem trzeba się liczyć, jest to, że takie stanowisko właśnie zajął Donald Tusk, mówiąc jeszcze przed szczytem, że podział uchodźców jest martwy. No właśnie, co będzie, jeśli chodzi o tak zwaną relokację, o rozdział uchodźców? Czy ten pomysł jest jeszcze żywy, czy to, co Komisja Europejska niedawno mówiła o rozdziale tych uchodźców, ale dobrowolnym rozdziale, będzie się cieszył powodzeniem, czy rzeczywiście kraje członkowskie będą się stosowały do tych rekomendacji Komisji Europejskiej? No, rekomendacje, czy dobrowolne rozdzielenie, czy podział, to już jest co innego jednak niż obowiązkowe, tak jak to, co ustalono w przyjętym w 2015 roku, więc to jest takie rozwiązanie, które pozwoli zachować twarz obu stronom. Z jednej strony Komisji Europejskiej, bo jednak będzie ten system podziału uchodźców, a z drugiej strony większość państw pewnie i tak nie będzie chciała tego wykonywać. Zwróćmy uwagę, że tą decyzję 2015 roku w zasadzie wykonał tylko jeden kraj, w 100%, tak? Była grupa krajów, takie jak Polska, które w ogóle tego nie wykonały, reszta wykonała mniejszy lub większym stopniu, ale takim bardzo symptomatycznym przykładem dla mnie tego, jak to funkcjonuje w praktyce, jest Litwa, która przyjęła bardzo dużą proporcjonalnie liczbę, bo ponad 300 osób, bodajże 303, z tego 9 na 10 wyjechało. Przepraszam, opuściło terytorium Litwy, udając się na zachód. Prawdopodobnie do Niemiec. Tak, ale to pokazuje swego rodzaju fikcję tego systemu. Ci ludzie zgodzili się na przyjazd tutaj w zasadzie tylko z jednego powodu, na Litwę, w zasadzie tylko z jednego powodu, żeby być bliżej do Niemiec. Co prawda dla nich to jest wyprawa jak gdyby przez morze, no ale biorąc pod uwagę, że nie ma w zasadzie problemu, no to bliżej na pewno niż jeździć z południa Europy, z tych obozów we Włoszech czy w Grecji. I tak samo było w wielu innych krajach. A czy kwestia relokacji, czy też rozdzielnictwa uchodźców może być poruszana w czasie prac nad systemem dublińskim, nad prawem azylowym? Czy to nie jest taka tylnia czy boczna furtka, przez które może przejść ten pomysł właśnie relokacji?
To jest takie zagrożenie, dlatego że na razie obowiązuje zasada, że te osoby, które przekroczyły granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, muszą złożyć wniosek o azyl w państwie właśnie, którego granicę zewnętrzną przekroczyły, wjeżdżając do Unii. W pierwszym państwie unijnym, tak. Natomiast oczywiście są koncepcje, żeby to w jakiś sposób rozdzielić, na przykład uznając, że to pierwszeństwo będzie się liczyło w momencie, kiedy oni uznają, że przybyli do miejsca, w którym chcą być. No, ale to nie jest do końca chyba możliwe do przeprowadzenia, dlatego że większość i tak będzie chciała być w krajach Europy Zachodniej, nie w Europie Środkowej czy w Europie Wschodniej, w tych państwach Nowej Unii. Poza tym pamiętajmy o tym, że zmieniła się też sytuacja polityczna. Wybory w Austrii wyniosły do władzy ugrupowania, no delikatnie rzecz ujmując, niezbyt entuzjastycznie nastawione do podziału imigrantów. W Czechach wygrała partia, która nie wprost, ale też mówi, że nie życzy sobie obecności imigrantów. Mówi takim językiem jakby polski, jak polski rząd. To pokazuje, że ten system w tej czy innej postaci po prostu nie będzie przyjęty przez państwa członkowskie. Nawet jeżeli będzie to próbowano, gdyby próbowano to wprowadzić, to nie wiemy. No właśnie, wydaje mi się, że też nowy rząd austriacki też nie będzie temu sprzyjać, a nawet wydaje mi się, nowy rząd niemiecki też nie będzie entuzjastą tego pomysłu. Paradoks polega na tym, że to jest pomysł, mówimy o podziale uchodźców, który po raz pierwszy został zgłoszony przez kanclerz Angela Merkel pod koniec 2015 roku, kiedy Niemcy zauważyli, że nie radzą sobie po prostu z tymi setkami tysięcy, którzy do nich przyjeżdżają. Po kilku miesiącach wtedy ten projekt został odrzucony od razu przez wszystkie państwa, nawet przez Francję, właśnie przez Austrię. Po kilku miesiącach wrócił jako projekt Komisji Europejskiej, popierany przez i forsowany głównie przez Niemcy, no a teraz Komisja Europejska de facto została sama na placuboju z tym projektem. Co w takim razie proponuje Donald Tusk? On proponuje przede wszystkim uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, rozbudowę Frontexu, czyli agencji, która zajmuje się ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Czy to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy iść? Częściowo tak, dlatego że uszczelnienie granic miałoby ograniczyć ten napływ imigrantów, no ale rozbudowa już Frontexu to jest de facto pomoc imigrantom. Paradoks polega na tym, że Frontex, te łodzie Frontexu, które wyławiają tych migrantów z różnego rodzaju łodzi, na których oni się znajdują na Morzu Śródziemnym, po prostu przywozi ich do Europy. Tak? Te statki Frontexu czy krajów, które patrolują Morze Śródziemne, przywożą ich przede wszystkim do Włoch i do innych krajów w mniejszym stopniu. Czyli inaczej mówiąc, pomagają w cudzysłowie imigrantom dostać się do Europy. Pomagają tym grupom przestępczym, które ich werbują do tej imigracji. Więc myślę, że tu jest klucz. Trzeba po prostu zmienić podejście. To znaczy nie, że ci, którzy są wyławiani, to są odsyłani od razu do Europy. Tylko tak jak to wynegocjowali Włosi, zresztą o czym już wiele miesięcy temu ja też mówiłem, że trzeba w Afryce Północnej, do Afryki Północnej po prostu ich powrotem odstawić, tam stworzyć za pieniądze unijne obozy kierowane czy zarządzane przez wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, tam poddawać ich weryfikacji. Ci, którzy rzeczywiście będą uchodźcami, wtedy w komfortowych, może niekomfortowych, ale w ludzkich warunkach bezpiecznie mogli być przewożeni do Europy, pod warunkiem oczywiście, że przy tym nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Założę się, że gdyby wprowadzić taką zasadę i gdyby wszyscy wiedzieli, że którzy zostaną złapani na Morzu Śródziemnym będą odesłani do tych obozów, to liczba chętnych do takiej migracji gwałtownie po prostu by się zmniejszyła na etapie samego werbowania do wypłynięcia. Może być w Frontexu powinno być zatrzymywanie tych uchodźców u wybrzeży niemieckich chociażby. To tak paradoksalnie to jest inna sytuacja. Władz, chociaż trudno powiedzieć, które władze są obecnie przy władzy. Właśnie wynegocjowali z rządem w Trypolisie taką umowę właśnie, że będą Libijczycy jak gdyby ich przyjmowali z powrotem u siebie, natomiast to są tylko włoskie, tak, statki. Każdy inny, zgodnie z konwencją genewską o statusie uchodźców, na powiniętych wyławianych jak gdyby przyjąć. Prawo morza też mówi o tym, że osoby, które przebywają na morzu w warunkach, na wodach międzynarodowych, w warunkach mogących zagrażać ich życiu lub zdrowiu, muszą być przyjęte na pokład statku, który się znajduje w pobliżu. No a jeżeli jest to państwo bandery unijnej, no to powinno ich odstawić do swojego portu, z którego pochodzi, czyli do Europy. Te dwa elementy myślę, że są kluczowe tak naprawdę. Samo uszczelnienie granic, jak mówił Donald Tusk, to jest takie hasło często powtarzane, które jednak nie rozwiązuje do końca problemu. Kluczem jest to, żeby tych, których wyławiamy, nie odwozić do Europy, wyręczając przemytników, którzy ich wcześniej zwerbowali,
a odstawić ich do, tak jak mówię, bezpiecznych miejsc tworzonych przez Unię w Afryce, w krajach Afryki Północnej, żeby tam spokojnie pod opieką lekarzy, dzieci z dostępem do nauki mogli czekać na weryfikację, czy rzeczywiście są uchodźcami. Czyli tworzenie takich hotspotów czy obozów na terenie Libii chociażby? Na terenie Libii, ale nie tylko. Nic nie stoi na przykład na przeszkodzie, że stworzy takie obozy w Tunezji, które jest dużo bardziej stabilnym krajem niż Libia. Pozostaje jeszcze kwestia właśnie rozmawiania władz Unii, rozmowy ze strony władz Unii z państwami afrykańskimi, szczególnie z krajów, szczególnie z regionu Afryki Północnej, z nimi rozmawiania na temat właśnie zatrzymywania uchodźców, też dofinansowania częściowo tych krajów. A jeżeli Turcja dostała 6 miliardów, no to była to zachęta dla innych krajów, z których wypływają imigranci, żeby też się domagać środków finansowych od Unii Europejskiej, a że tych krajów jest kilka wzdłuż, jakbyśmy patrzyli całego wybrzeża Afryki Północnej, no to wypada, że po prostu trzeba tym krajom, te kraje tak samo potraktować jak Turcję. Pod warunkiem jednak, że będą w stanie efektywnie wywiązywać się no właśnie z tego ograniczenia imigracji. No właśnie jest tylko kwestia, czy kraje unijne będą chciały dokonać takiej zrzutki na rzecz krajów afrykańskich, bo nie wszędzie jest taka wola. I dlatego wydaje mi się, że dużo tańszym rozwiązaniem będzie to, o czym powiedziałem, stworzenie takich obozów. To na pewno będzie dużo tańsze niż te wszystkie pieniądze, które trzeba by wyłożyć po pierwsze na pomoc dla tych krajów, po drugie na utrzymanie imigrantów w państwach unijnych, a po trzecie na ewentualne właśnie ich dokształcanie i tak dalej w państwach, do których już by przybyli. To wszystko jeszcze czeka do rozważenia. Profesor Piotr Warczyk, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również. Bogumił Husseinow, do usłyszenia. Reklama. Barbara, a co to tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Twórca Amber Gold zeznawał po raz drugi przed komisją śledczą. Gazeta Polska ujawnia nowe fakty w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Twierdzi, że ukrywano dowód na wybuch. Tom Hanks przyjedzie do Polski i do Bielska-Białej. Chce osobiście podziękować za podarowanego mu Fiata 126P. Paweł Zieliński, zapraszam. Prawie 6 godzin trwało przesłuchanie Marcina P. przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. W związku z toczącym się postępowaniem karnym przeciwko niemu zeznania złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Marcin P. powiedział m.in., że nigdy nie zgodzi się z zarzutem oszustwa klientów Amber Gold. Wyjaśnił również, iż informacje na temat działań ABW otrzymywał od co najmniej 5 osób, w tym także funkcjonariuszy tej służby. Marcin P. nie zdradził, od kogo dokładnie otrzymał informacje na temat działań ABW w sprawie Amber Gold. Pod koniec lipca 2012 roku służby założyły podsłuchy, m.in. na jego telefon. O szczegóły pytał wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Marek Suski. Z ilu źródeł pan taką wiedzę pozyskiwał? Co najmniej 5. To bardzo ciekawe. Szczelność służb specjalnych podobna do durszlaka. Były szef Amber Gold potwierdził, że linie lotnicze OLT Express należące do spółki planowały przewóz tak zwanych VIP-ów, na przykład na zlecenie Kancelarii Sejmu, ale nie pamiętał, kto kontaktował się z nim w tej sprawie. Jedyną sytuacją, którą pamiętam, to była weryfikacja przez BOR samolotu wtedy, kiedy miał lecieć marszałek Borusewicz. Wcześniej Marcin P. powiedział też, że to on zajmował się księgowością w Amber Gold, jednak ponownie nie odpowiedział na pytania związane z początkowym etapem jego działalności oraz nie zdradził, kto pomógł mu stworzyć piramidę finansową.
Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold rozpocznie się jutro kwadrans po godzinie 10. Zeznania mają złożyć byli dziennikarze tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski i Michał Majewski, którzy śledzili sprawę gdańskiej spółki. Drugą rocznicę powołania rząd Beaty Szydło będzie świętował w zmienionym składzie. Premier zapowiedziała dziś, że w jej gabinecie zajdą zmiany. O szczegółach Sylwia Białek. Premier Beata Szydło poinformowała, że będą zmiany w rządzie. Mówiła o tym w publicznej telewizji. Decyzje zapadły, ale szefowa rządu poinformuje o nich za kilkanaście dni. Podjęłam decyzję. Ta decyzja w ciągu kilkunastu dni będzie ogłoszona. Chciałabym, żebyśmy przestali spekulować. Wśród szefów resortów, którzy mieliby stracić stanowisko, wymienia się minister cyfryzacji Annę Strażyńską. Część kompetencji jej resortu miałoby przejąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mariusz Błaszczak mówił na antenie radiowej Trójki, że Ministerstwo Cyfryzacji powstało z części zadań przypisanych jego resortowi. To wszystko jest teoretycznie możliwe. Czy w praktyce tak będzie? Zobaczymy, mówił Mariusz Błaszczak. Teraz nie jest przypisany do swojego stanowiska, mówił o tym premier Kaczyński w kampanii wyborczej. Tego się trzymamy. Premier Beata Szydło podkreśliła, że decyzje zostały już podjęte. Mówiła, że zmiany personalne omawia z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, co jak zaznaczyła, jest rzeczą naturalną. Jak mówiła, takie decyzje zapadają bowiem w gremiach partyjnych. Na polskiej czarnej skrzynce ATM zarejestrowano reakcję czujnika na gwałtowny wzrost ciepła, co może wskazywać na eksplozję samolotu. Parametrami lotu zarejestrowanymi na skrzynce bardzo interesowali się Rosjanie i to oni zasugerowali komisji Millera, by usunąć z niej część zapisu, informuje o tym Gazeta Polska, zapowiadając artykuł, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu tygodnika. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas zjazdu szefów klubów Gazety Polskiej w Spale 14 października przypomniał wnioski działającej przy Ministerstwie Obrony Narodowej pod komisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej zawarte w raporcie z kwietnia bieżącego roku. Są zarzuty w sprawie styczniowego wypadku, w którym pod Toruniem uczestniczyła kolumna aut rządowych z Antonim Macierewiczem. Dziś do poznańskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, został wezwany Grzegorz G. z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Warszawie. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Ranna została w nim jedna osoba. Śledczy postawili zarzut kierowcy w oparciu o opinię biegłego sądowego do spraw badań i rekonstrukcji wypadków drogowych. Grzegorz G. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po wyjściu z przesłuchania nie chciał też rozmawiać z dziennikarzami. W styczniowym wypadku uczestniczyły dwa pojazdy żandarmerii wojskowej. W jednym jechał minister Macierewicz, a w drugim trzech żandarmów. Tym autem kierował właśnie podejrzany Grzegorz G. Miał jechać zbyt szybko, nie wyhamować przed światłami i uderzyć w auto przewożące ministra obrony narodowej. Powstał efekt domina. PMW z ministrem Macierewiczem uderzone przez auto żandarmów. Po chwili wjechało w dwa inne pojazdy, a te w kilka kolejnych. Akt oskarżenia w tej sprawie ma trafić do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Tom Hanks przyjedzie do Polski i odwiedzi Bielsko-Białą. To właśnie mieszkańcy tego miasta postanowili wyremontować i podarować aktorowi białego Fiata 126B. Inicjatorką przekazania malucha jest mieszczanka Monika Jaskulska. Społeczniczka spotkała się w Los Angeles z Tomem Hanksem. Nagranie opublikowała na swoim profilu społecznościowym. W nagraniu aktor zapowiedział, że wkrótce odwiedzi Bielsko-Białą, by osobiście podziękować mieszkańcom za ten wyjątkowy prezent. Monika Jaskulska nie kryje wzruszenia, że spotkanie doszło do skutku. Pod koniec listopada ubiegłego roku Monika Jaskulska zainicjowała zbiórkę pieniędzy na zakup i remont Fiata 126B dla Toma Hanksa. Potem jak w sieci pojawiły się zdjęcia, na których znany aktor pozuje z maluchami. Akcja Maluch dla Toma Hanksa ma wydźwięk charytatywny. Przy okazji zbierane są pieniądze na szpital pediatryczny w Bielsku. W informacjach dnia czas na prognozę pogody. Przed nami pochmurna, deszczowa i mglista noc. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na krańcach północno-wschodnich, około 5 w centrum do 9-11 na krańcach zachodnich. W Kotlinach Karpackich od minus 2 do 1 stopnia na wybrzeżu może silnie wiać. Jutro okresami popada deszcz. Termometry wskażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Bon.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 7 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 we wtorek. Dziś 24 dzień października. Jakub Kukla, witam i zapraszam do północy. A my już za chwilę porozmawiamy o dzisiejszych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Temat dnia. Pierwsza z nich dotyczy zasady wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tę zasadę powinna określać ustawa o Sądzie Najwyższym, a nie wewnętrzny regulamin Sądu Najwyższego. Tak orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrzył wniosek złożony przez grupę parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na możliwą niezgodność z konstytucją regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, na podstawie którego Sąd Najwyższy wybiera kandydatów na pierwszego prezesa i następnie przedstawia ich prezydentowi. O pomoc wołam do naszego gościa, dr Łukasz Chojniak, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Panie doktorze, sprawa jest skomplikowana. Spróbujmy powoli ten węzeł rozsupłać. Zacznijmy od marcowego wniosku parlamentarzystów. Czego, o co chcieli zapytać konkretnie Trybunał Konstytucyjny, posłowie Prawa i Sprawiedliwości? Z głębsza chcieli zapytać o to, na co Trybunał Konstytucyjny odpowiedział. Pytanie, skąd ten problem się nagle pojawił i tak szybko został rozpoznany przez Trybunał Konstytucyjny, jak rozumiem, tylko poza kolejnością wpływu innych spraw. Dlatego, że Prawa i Sprawiedliwości pytali o to, co już pan powiedział, czyli o to, czy pierwszego prezesa do najwyższego, jego tryb wyboru może być unormowany w ustawie, czy powinien w ustawie, czy też wystarczające jest tak, jak to jest do tej pory, aby było to unormowane w takim regulaminie, które przyjmuje Sąd Najwyższy, tak na podstawie ustawy. Przez całe lata nie budziło to żadnej wątpliwości, taka była praktyka, natomiast posłowie Prawa i Sprawiedliwości to zakwestionowali i jednocześnie poszli trochę dalej w tym wniosku, bo chcieli stwierdzenia, że w ślad za stwierdzeniem niekonstytucyjności tego wyboru, tak to nazwijmy, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, chcieli tak, żeby uznał Trybunał Konstytucyjny, że wszystkie decyzje pierwszych prezesów, nie tylko obecnej pani prezes, ale także poprzednich prezesów wywołanych w tych samym trybie, powinny być zakwestionowane, co oczywiście by wywołało daleko, daleko idące i właściwie niewyobrażalne konsekwencje prawne. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj odpowiedział to w ten sposób, że i owszem, ten tryb wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie jest właściwe prowadzenie Trybunału, natomiast jednocześnie dodał, że ten wybór powinien być poprawiony od następnego powołania. Innymi słowy, nie kwestionuje Trybunał Konstytucyjny dotychczasowych powołań i tym samym decyzji tych prezesów. Chociaż były niezgodne z Konstytucją. No, czy ktoś, że tryb powołania był niezgodny z Konstytucją, jak Trybunał mówi, natomiast otwiera drogę na przyszłość. Teraz tutaj dwa zdania. A, jeszcze jedna rzecz. Tam pojawiło się takie też stwierdzenie, że zgodne z Konstytucją z kolei, wbrew twierdzeniom wnioskodawców, było nie przedstawianie taką uchwałą odrębną kandydatów panu prezydentowi do wyboru. I teraz trzy uwagi tutaj trzeba poczynić. Po pierwsze, to orzeczenie jest zaskakujące, o tyle, że do tej pory ja nie spotkałem się w praktycznej doktrynie, ani wcześniej także parlamentarzyści obecnej większości nie kwestionowali tego sposobu wyboru. Przypomnijmy, że ten sposób wyboru obowiązywał od 2003 roku, czyli tak wtedy, kiedy już poprzednio rządziła ta większość i jakby to nie było podnoszone. A wpisuje się ten moment złożenia wniosków w ewidentny spór co do przyszłości Sądu Najwyższego, więc to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dzisiejsze, no trzeba to powiedzieć, takim dziwnym zbiegiem okoliczności otwiera drogę większości parlamentarnej twierdzenia, że to trzeba natychmiast poprawić sposób wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo to, co do tej pory było, było niekonstytucyjne. Pamiętajmy, że jednakowoż te propozycje, które są formułowane co do przyszłości sędziów Sądu Najwyższego, te, które były w tych ustawach zawetowane przez pana prezydenta i te, które są obecnie formułowane, chociaż tak powszechnie nieznane, bo są dyskutowane w ramach gremiów partyjnych, z dala od publiczności, od jawności, transparentności, co się tam tak naprawdę dzieje, te propozycje budzą pewne wątpliwości. Trybunał jakby w tym kierunku trochę wyszedł po drugie. Ja nie mam tutaj do końca pewności, że my to wyraźnie zastrzec, ale jeżeli pamięć nie zawodzi, to zastrzeżenia, jakie są formułowane w stosunku do wyboru pierwszej
pani prezes Trybunału Konstytucyjnego tym razem, bo są formułowane od grudnia, kiedy objęła ona swoją funkcję, dotyczą właśnie tego, czy była oddzielna uchwała, która powinna była być przedstawiona panu prezydentowi w związku z jej powołaniem. O ile mi pamięć nie zawodzi i gdyby tak miało być, to to czynienie Trybunału jakkolwiek niekorzystne dla wnioskodawców staje się dosyć korzystne, bo odczytanie w kontekście tego, co stało się w Trybunale Konstytucyjnym tylko chwilę wcześniej. Więc no, trzeba te wszystkie okoliczności wziąć pod uwagę. Daleki jestem od wysnuwania wniosków informujących wprost z faktów, które obserwujemy, ale te fakty każą jednak podkreślić, że sprawa pojawiła się zupełnie z nienacka, jak Filip z Konopi, i została przeprocedowana w sposób ekstremalnie szybki, chociaż do tej pory podkreślano bardzo często w Trybunale Konstytucyjnym, zwłaszcza to byłby ten spiritus mowens dobrej zmiany w Trybunale, że teraz mają być prowadzone poznawane według kolejności wpływu, bez żadnego uprzywilejowania, w sposób losowy mają być dobrani sędziowie. A tu taki fajler, że sprawa została rozpoznana bardzo szybko, a ponad kolejnością wpływu, a sędziowie chyba nie do końca byli losowo wybierani, bo tym trafem znaleźli tam właściwie większości dominującej sędziowie powołanie ostatnio do Trybunału Konstytucyjnego, w tym dwóch, bodajże dwóch albo trzech, z do których wątpliwości co do ich powołania są cały czas podtrzymywane. O tym za chwilę porozmawiamy. Jeśli chodzi o to pierwsze orzeczenie, i to trochę tak. Stwierdzenie Trybunału, który mówi, że wprawdzie wybór pierwszego prezesa był niezgodny z konstytucją, wybór na podstawie regulaminu, a nie ustawy, ale jednak nie kwestionuje się wyborów dotychczasowych pierwszych prezesów. Brzmi to trochę tak, jakby Trybunał chciał uchronić Polskę przed chaosem prawnym. Gdyby wszystkie te decyzje, wszystkie dotychczasowe decyzje pierwszych prezesów z kilkunastu lat ostatnich zostały zakwestionowane, to by mogło doprowadzić do, mówiąc eufemistycznie, sporego zamieszania. No to by oznaczało, jeżeli by tak miało być, chociaż to nie zostało wysłowione chyba wprost w ustnych motywach, pisemnych jeszcze nie znamy, ale są to decydujące, tego co się stało w Trybunale, to by oznaczało, że pan redaktor, ja oczywiście trochę tutaj przejaskawiam i tego panu nie wkładam w usta, ale że pan posądził o Trybunał Konstytucyjny pewnego rodzaju koniunkturalizm, tylko że z konstytucją na skuty się nie chada. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny w swoim majestacie dostrzega, że dane rozwiązanie jest trybunałem niekonstytucyjnym, to kompromisów z konstytucją się nie zawiera, innymi słowy, jeśli jest niekonstytucyjne, to jest niekonstytucyjne ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie, ale to nie może być tak, że do pewnego momentu przyjmujemy, że rozwiązanie jest niekonstytucyjne, a potem mówimy, ups, dalej też jest niekonstytucyjne, ale no, trochę za bardzo nas zabolą skutki. No, jeżeli się mówi A, trzeba powiedzieć B, bo to jest pewnego rodzaju kultura i szacunek do prawa. Nie może być tak, że jest wygląda takiej sytuacji, że sąd mówi, właściwie dane rozwiązanie w całości jest niekonstytucyjne, czy jest wadliwe, ale ja tak naprawdę ograniczyć tylko do połowy tego rozwiązania i to zakwestionuję. Powstałem w zakresie, to dalej jest niezgodne z prawem, ale ja przymykam o to oczy, dlatego że jakiegoś tutaj różnymi pobudkami. No nie, to nie jest problem Trybunału, skoro taki wniosek stanął i Trybunał stwierdzi to, co stwierdzi, to rzeczywiście w świetle tego rozstrzygnięcia to że nie Trybunału budzi wątpliwości. Ja jestem w tym zakresie jestem purystą, jeżeli chodzi o interpretację. Nie można dokonywać tego rodzaju układni, bo to zawsze sprawi, że rynek francuskiej pracy będzie tak naprawdę dla Francuzów, a nie dla obcokrajowców. Przepisami teraz zajmie się Parlament Europejski. To zmiana reguł w trakcie gry uderza przede wszystkim polskich przewoźników i taki też był cel zmian. W tym obszarze, na przykład transportu, czyli swobody świadczenia usług w Unii, Polakom udało się zdominować rynek. Świetnie sobie poradzili. To trzeba ich ukrócić. Taka unijna polityka prowadzi do kolejnych podziałów Unii i zniechęca obywateli do organizacji. Podkreślił pan poseł Mirosław Piotrowski. O interesy przedsiębiorców będzie walczyć także Litwa. Zapowiada europejska bezdosna jest. Unia Europejska, wielki kolej. Powód jest bardzo prosty. Polscy, węgierscy, łotewscy czy litewscy przedsiębiorcy zaczynają być coraz bardziej konkurencyjni i odnosić się na unijnym rynku. Próba wprowadzenia tych przepisów to zatem nic innego jak chęć wyeliminowania konkurencji przez państwa Europy Zachodniej. Ze Strasburga dla Informacji Dnia Violeta Ferrand-Karomańska.
skuteczny. Romańska, tyle nie daj się. Bezpieczeństwo w regionie to temat, który zdominował drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Finlandii. Celestine głowa państwa wysłała polskiego państwa wysłała jasny sygnał, że warunkiem zniesienia sankcji dla Rosji jest realizacja porozumień miejskich. Napiętych stosunków dyplomatycznych z Moskwą unika Finlandia. Między innymi z tego powodu kraj ten wciąż nie jest członkiem NATO. Współpraca gospodarcza, obronność i rozmowy na temat bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego to główne powody, dla których prezydent Andrzej Duda przybył z trzydniową wizytą do Finlandii. 1340 km, tyle liczy granica fińsko-rosyjska, to właśnie relacje z Moskwą dominowały rozmowy dwustronne prezydentów Polski i Finlandii. Podejście do aktorów dzisiejszego zdarzenia, mianowicie w sprawie dotyczącej prawidłowości, bo de facto z tego zdarzenia ta sprawa doboru potencjału sędziów dublerów i sędziów, którzy Finlandia próbuje być bardzo aktywna w budowaniu dialogu między krajami Morza Bałtyckiego, także w specyficznej sytuacji między NATO a Rosją. A stosunki między NATO i Rosją są napięte m.in. ze względu na manewry Zapad 2017. Rosyjska prowokacja pokazuje jasno, decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki zapadła w ostatnim możliwym momencie. To jest na pewno krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa w naszej części Europy, będący w istocie odpowiedzią na odrodzenie się ambicji imperialnych i swoistej agresywnej polityki ze strony Rosji, bo sygnały o swoich imperialnych ambicjach Rosja wysyłała już wcześniej poprzez agresję na Gruzję i aneksję Krymu. Ważnym zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego przyjaciół jest to, żeby pokazywać, że jesteśmy gotowi do obrony swojego świata wartości, a przede wszystkim, że jesteśmy gotowi do obrony naszych granic, naszych państw. Dlatego warunkiem zniesienia sankcji wobec Rosji może być tylko realizacja porozumień miejskich. O ile Polska głośno mówi o imperialnych ambicjach Moskwy, o tyle kwestii spornych próbują unikać Helsinki. Chęć dialogu z Rosją to jeden z powodów, dla których Finlandia wciąż nie dołączyła do NATO. Jesteśmy zadowoleni, że pewien drobny postęp w relacjach z Rosją został osiągnięty. To krok, który dotyczy m.in. bezpieczeństwa powietrznego. To krok niewielki, ale żyjemy w świecie, gdzie nawet małe kroki ku lepszemu są potrzebne. Obok bezpieczeństwa militarnego prezydenci obu krajów rozmawiali także o bezpieczeństwie energetycznym. Tutaj poruszona została kwestia gazociągu Nord Stream 2. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Finlandii potrwa do jutra. Wtedy to głowa polskiego państwa weźmie udział w forum gospodarczym. Na zakończenie już tradycyjnie spotka się także z przedstawicielami Polonii. Dla informacji dla Szymon Podczas poprawiania informacji dnia na kolejne zapraszam tu z Płatą Jeszczogórskim do zobaczenia z Panem Bogiem. W Trybunale Konstytucyjnym jest całkiem już teraz sporo sędziów wybranych przez parlament tej kadencji, do których wyboru nie ma sporu, bo ci są sędziowie, którzy po prostu wchodzili w kolejne miejsca opróżnione poprzez ministerów, którzy ustępowali. W nocy zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże i deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Lokalnie mgły ograniczające widzialności do 300 metrów. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 9-11 na zachodzie i wybrzeżu. Najchłodniej będzie w kotlinach beskidzkich, lokalnie minus 2 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Pomorzu umiarkowany i dość silny, porywisty. W porywach na wybrzeżu do 60 km na godzinę południowe. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i deszcz. Na północy okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum do 15-17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. Jedynie na południowym wschodzie początkowo słaby, w porywach do 75 km na godzinę. Na wybrzeżu południowe, od zachodu stopniowo skręcający na zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe zaniesie 1010 hektopaskali, i będzie powoli spadać. O ile nie jestem zwolennikiem wielu zmian, które są obecnie wprowadzane, to nie odbiorę absolutnie zasadności i trafności takiemu oto stwierdzeniu, dosyć często powtarzanemu, że w ogóle reforma wymiaru sprawiedliwości jako taka jest potrzebna. Tylko ja bym sobie życzył tej reformy jednak bardziej na poziomie systemowym i strukturalnym. To po pierwsze. Po drugie, wbrew myślę, że sporej części komentatorów, także takich, którzy do tej pory wyrażają podobne do mojego stanowiska, czy ja wyrażam podobne do ich stanowiska. Ja na przykład, jeżeli chodzi o ustawę o ustroju sądów powszechnych, gdzie minister ma wpływ na wybór prezesów,
sąd obecnie, to już funkcjonuje, bo zostało przez pana prezydenta podpisane. Ja dostrzegam tutaj pewne zagrożenie, ale też nie mogę odmówić pewnej słuszności tej koncepcji, że no w pewnym zakresie minister, który jest politycznie rozliczany z funkcjonowania sądów, chce mieć wpływ na to, jak sprawny sędzia zarządza sądem. Gdzie indziej jest pies pogrzebany. W polskiej kulturze politycznej, i to dotyczy wszystkich opcji, i obecnych, i poprzednich, i obawiam się przyszłych również, niestety. Ryzykowne są takie rozwiązania, ponieważ my cały czas mamy jeszcze ten kłopot, żeby politycy wyzbyli się pewnej myśli i chęci, bo ona się pojawia, to widać nawet w wypowiedziach publicznych, ingerowania w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Czyli mnie nie chodzi o samo rozwiązanie, które mogłoby być akceptowane, tylko ono pada na grunt, który jest niebezpieczny, bo jeszcze nasza kultura polityczna nie dojrzała, mi się wydaje, do takich rozwiązań, bo to jednak daje pewne narzędzie ministrowi i teraz no wszystko jest tak naprawdę w rękach danej osoby, która tą funkcję pełni. Ale chcę być dobrze zrozumiany, nie krytykuję w całości tych rozwiązań, bo dostrzegam pewną racjonalność z jednak z ogromnymi zagrożeniami. Natomiast no jeżeli chodzi o te ustawy, które są teraz negocjowane, czy te, które nie weszły w życie, bo zostały zawetowane i teraz są negocjowane, to one te projekty, które myśmy zobaczyli, które pan prezydent skierował do Sejmu, te projekty, mówiąc szczerze, co do zasady, co do meritum, nie różnią się wcale tak wiele od tych projektów, które zostały zawetowane, poza jednym rozwiązaniem, znaczy poza tym rozwiązaniem, że obecnie ta